Hejka, witam Was w kolejnym filmiku, jakim jest My Morning Routine z internetu. Najgorszy moment każdego szkolnego dnia to ten, w którym zadzwoni budzik. Telefon nie zawsze dobrze kończy. Zazwyczaj, gdy wyłączam pierwszy budzik, nastawiam drzemkę i idę spać na kolejne kilka minut, ale potem dzwoni drugi budzik, trzeci, czwarty i tak do momentu, gdy zorientuję się, że jeżeli w tym momencie nie wstanę, spóźnię się na lekcję. Z wielką niechęcią wstaję, przynajmniej moje stopy mają miłe powitanie miękkim dywanem, ścielę łóżko, wyciągam witaminę C, nalewam wodę do szklanki i piję do dna. Potem śniadanko, nadzieja na dobre rozpoczęcie dnia, ale lodówka nie zawsze ma wiele do zaoferowania. Szukam szczęścia dalej, w szafce i znajduję pierwszą lepszą puszkę. Biorę mój ulubiony widelec, staram się otworzyć tak puszkę, aby nic dookoła nie ubrudzić. Jem. Odkładam widelec do umycia na polekcjach, zakładam wcale niezniszczone klapki, chowam nocne nakładki na zęby, biorę szczotkę, pastę i lecę do łazienki. Zazwyczaj o tej porze, gdy się szykuję, prawie nikogo nie ma na korytarzu i w łazience, bo wszyscy już dawno poszli do szkoły, a ja nie. Zostawiam pastę i szczotkę na półce, następnie udając się do toalety. Pisuary są w damskiej łazience tylko z tego powodu, że kiedyś to było męskie skrzydło. Myję ręce, potem zęby, obmywam twarz zimną wodą z nadzieją, że mnie chociaż troszeczkę to rozbudzi. Wracam do pokoju i uświadamiam sobie, że w tym momencie powinnam wychodzić, a nawet nie jestem ubrana. Dlatego szybciutko używam domowego dezodorantu, ubieram się w wieczór wcześniej przygotowane rzeczy, znikając tymczasem w Narni. Staram się zostawić porządek w pokoju, na wszelki wypadek, gdyby była sprawdzona czystość. Chowam dywanik pod łóżko, aby nikt w buciorach na niego nie wchodził, nienawidzę tego. Zakładam skarpetki, wyciągam buty. No i zakładam je. Za czasów tamtego telefonu, który stał na nagraniach, zabierałam ze sobą do szkoły powerbanka i ładowarkę, bo tamten telefon bardzo szybko mi padał. Zgarniam z biurka kartę wysiewową do internetu, chowam telefon do kieszeni i próbuję szybko ogarnąć włosy. Często śpię w warkoczu, aby nie poplątało mi się włosy na noc i żeby rano było szybsze ich układanie. Uchylam okno, aby pokój był wywietrzony, gdy wrócę po lekcjach. Chwytam za plecak i wybiegam do szkoły, starając się zdążyć na lekcję. Hejka! A więc to był filmik, na który bardzo długo wszyscy czekaliście. Ja się zbierałam do nagrania jego też dość długo, ale wreszcie jest, także mam nadzieję, że mi nagrodzicie łapeczką w górę. Wiem, że ten filmik trwał dość krótko, no bo serio, wstaję bardzo późno rano i szczerze mówiąc, mogłabym Wam nagrać filmik w ogóle bez cięć, jak wygląda mój poranek. Akurat i tak dzisiejsza wersja to była taka ta lepsza, co miałam więcej czasu. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. No i przepraszam osoby, które myślały, że ja robię rano nie wiadomo co, że się maluję, myję twarz milionem kosmetyków. No ale ja do tych osób nie należę, także po prostu chciałam Wam tutaj nagrać moją prawdziwą poranną rutynę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zachęcam Was do oglądania pozostałych filmików o internacie, z internetu. Tutaj macie playlistę. Albo tutaj, nigdy nie wiem. Macie też link do niej w opisie.
no i na końcu, w sensie na ekranie końcowym. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie, no i do zobaczonka. Pa, pa!